Witam Państwa. Ja się nazywam Jerzy Sosnowski i mam zaszczyt już po raz trzeci podczas takiej gali Państwa witać. Po raz trzeci, mając nadzieję, że to nie do trzech razy sztuka. Proszę Państwa, witam tym serdeczniej, że zebrani trochę wbrew hasłu festiwalu towarzyszącego naszej nagrodzie są już raczej swoi niż obcy. Proszę Państwa, powitanie zacząłem od powitania publiczności, więc trochę odwracając tradycyjny porządek, teraz pozwolę sobie powitać naszych znakomitych gości. A zatem witam panią Ritę Gombrowicz. Honorową patronkę nagrody, o której zasługach będzie tu jeszcze mowa. Witam prezydenta Radomia, pana Radosława Witkowskiego. Który to prezydent Radomia, pan Radosław Witkowski, jest organizatorem nagrody, a w jego osobie witam wszystkich obecnych przedstawicieli radomskiego samorządu, który tę nagrodę ustanowił, a także wszystkich polityków i osoby pełniące funkcje publiczne, które zaszczyciły dzisiejszą uroczystość. Jeszcze jedno ważne uzupełnienie. Na prośbę Muzeum Gombrowicza jeszcze jedno nazwisko. Witam mianowicie pana Rafała Rajkowskiego, członka zarządu Mazowsza, który w tym roku jest patronem głównym festiwalu. Festiwalu nie da się ukryć bogatszego dzięki temu partnerstwu. Witam komitułę nagrody, która laureata wybierała w składzie w kolejności alfabetycznej. Pani Ewa Graczyk. Pan Jerzy Jarzębski. Pani Anna Kałuża. Pani Zofia Król. Pan Zbigniew Kruszyński. Pan Józef Olejniczak. Pani Justyna Sobolewska. Oraz sekretarz kapituły, pan Tomasz Tyczyński. Witam nominowanych, których bliżej przedstawimy za kilka minut. Witam przedstawicielkę mecenasa nagrody Jarosława Krzyżanowskiego, panią Agnieszkę Krzyżanowską. Warto podkreślić, że mecenas jest już po raz drugi mecenasem Nagrody Gombrowicza. Mamy nadzieję, że zostanie z nami dłużej. Witam pana Jarosława Klejneckiego. Jest na pewno na sali. A, pan się starał. Dyrektora Muzeum Literatury, którego Muzeum Gombrowicza jest oddziałem, oraz dyrektorów miejskich i marszałkowskich instytucji kultury, które są partnerami nagrody i towarzyszącego jej festiwalu opętani literaturą. Witam sponsorów festiwalu opętani literaturą, których nazwy i znaki graficzne będą przewijać się tu na ekranie. Witam przedstawicieli patronów medialnych nagrody i przedstawicieli wszystkich sprzyjających tej nagrodzie mediów. Witam także przedstawicieli wydawców nominowanych książek. Brawa dla nich za odwagę publikowania debiutów. Proszę Państwa, zapraszam teraz na scenę panią Ritę Gombrowicz i prezydenta Radomia, pana Radosława Witkowskiego. Zapraszam. Proszę Państwa, wspomniałem o odwracaniu porządków. Dziś jako pierwszego poproszę do mikrofonu pana prezydenta miasta. A dlaczego i że z ważnego powodu, to się wyjaśni już za chwilę. Panie prezydencie, bardzo proszę. Tak.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dostojna Pani Ryta Gombrowicz. Wszyscy samorządowcy i politycy powitani przez Pana Jerzego Sosnowskiego. I oczywiście niezrównana radomska publiczność. Szanowni Państwo, tak, proszę o brawa, brawa dla Was. Nagroda Literacka imienia Witolda Gombrowicza została bardzo dobrze przyjęta przez czytających i piszących literaturę. Jest potrzebna, dlatego w tym roku również przy współpracy z Muzeum im. Witolda Gombrowicza zdecydowaliśmy się na zorganizowanie kolejnej edycji. I co warte podkreślenie, to edycja, która również po raz kolejny znalazła wsparcie w postaci sponsora, za co serdecznie Państwu Krzyżanowskim dziękujemy. Bardzo proszę o brawa. Ale też warto podkreślić rolę samorządu województwa mazowieckiego, dziś reprezentowanego przez pana wicemarszałka Rafała Rejkowskiego. Również panie marszałku serdecznie dziękujemy za tę współpracę, bo to jest bardzo ważne dla radomskiej kultury wydarzenie. Bardzo proszę o brawa dla pana marszałka. Nagroda imienia Witolda Gombrowicza jest ważnym elementem radomskiej kultury. Mam też takie święte przekonanie, że czytających i piszących literaturę to jest zdecydowana mniejszość, ale na pewno mniejszość bardzo ważna. Jak w każdej takiej dojrzałej demokracji, wszystkie mniejszości są ważne, dlatego, albo można powiedzieć nawet najważniejsze, dlatego zrobimy wszystko, żeby o tą mniejszość zadbać, żeby Nagroda Witolda Gombrowicza dawała szansę młodym literatom, ale też nam, czytelnikom, na to, aby odkrywać kolejno piękne karty polskiej literatury. Szanowni Państwo, dziś również taki ważny dla naszego miasta, dla mnie jako dla prezydenta, dzień, bo naszym gościem jest pani Rita Gombrowicz. I przypadł mi w zaszczyt. W imieniu wszystkich mieszkańców Radomia wręczyć dziś pani Ricie najwyższe samorządowe odznaczenie Radomia Benemerentis Civitas Radomiensis. Serdecznie gratulujemy. Pozwolicie Państwo jeszcze na to, że pokrótce uzasadnię, skąd takie odznaczenie. Przede wszystkim dziękujemy serdecznie pani Ricie za to, że wspiera nas, wspiera tę grupę, która organizuje Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza. Dziękujemy za to, że pani Rita blisko 25 lat temu zainicjowała Festiwal Gombrowiczowski, ale też mam takie nieodparte wrażenie, że w osobie pani Rity Radom ma najlepszego ambasadora w Europie. I bardzo serdecznie za to dziękujemy. Pani Rito, to wraz z gratulacjami, prośba o zabranie głosu, tłumaczyć będzie Agnieszka Kinel. Vous me comblez, je suis presque intimidée. Je ne sais pas si je mérite tout cela, mais en tout cas, je voudrais remercier la ville de Radom, à mon tour, pour tout ce qu'elle a fait pour Witold Gombrowicz, pour sa mémoire,
c'est assez exceptionnel. Un prix littéraire, ensuite un festival immédiatement après la période communiste, un festival de théâtre international et qui dure depuis 1993, sans compter le musée, sans compter, c'est tout près d'ici, la ville de Kielce aussi, qui a une bibliothèque Gombrowicz, sans compter la libraire merveilleuse qui s'occupe depuis si longtemps de l'œuvre de Gombrowicz. Merci à vous tous et j'espère que nous nous reverrons plusieurs années encore. Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszona. Nie wiem, czy zasługuję na ten zaszczyt, ale chciałabym z mojej strony również podziękować miastu Radomiowi za wsparcie, które daje Witoldowi Gombrowiczowi, za to, że to właśnie w Radomiu jest organizowana nagroda imienia Witolda Gombrowicza, za to, że już od lat 90. jest tutaj festiwal gombrowiczowski, za to, że w pobliżu Radomia mieści się Muzeum Witolda Gombrowicza, natomiast w Kielcach, które też nie są daleko, jest biblioteka imienia Witolda Gombrowicza. W Radomiu jest też wspaniała księgarnia, którą przez lata prowadziła pani zajmująca się twórczością Gombrowicza. Za to wszystko chciałam podziękować. Proszę Państwa, przyszła pora na przedstawienie, a nawet na przedstawienie się nominowanych do Nagrody Gombrowicza. Prosimy o film. Grzegorz Bogdał, autor książki Floryda. Zrodziła się z monologów, z pomysłów na zwykłe postaci w niezwykłych sytuacjach. Właściwie to są zwykłe postaci. Tak naprawdę w swoich jakby pragnieniach i potrzebach niewiele różnią się od innych ludzi, którzy nie dokonują niczego niezwykłego. Oni są trochę pochrapani. Tak, to się zgadza. Że tacy ludzie chyba interesują mnie najbardziej. Czyli jeśli ktoś nie ma jakiejś rany albo nie jest jakoś pocharatany, to właściwie o czym tu opowiadać, jeśli ktoś jest szczęśliwy i spełniony. Początek zazwyczaj bierze się z wyobraźni, a potem łączę różne elementy. Czasem coś wezmę ze swojej biografii, czasami ukradnę coś z cudzej i mieszam, łączę elementy. Pewnego dnia przychodzi mi jakiś pomysł do głowy i staram się go rozwinąć. Lubię słuchać, lubię kiedy ktoś coś mi opowiada. Pisząc chyba stawiam się w roli takiego słuchacza, którego dorwał ktoś, kto koniecznie chce opowiedzieć swoją historię i nie puści go, dopóki tego nie zrobi. Przy pracy redakcyjnej z książką zastanawiałem się nad tym, w jakiej kolejności umieścić opowiadania. To był gest kompozycyjny, żeby umieścić najkrótsze opowiadanie w samym środku książki. Byłem zaskoczony, że w ogóle ktoś zechciał ją wydać, a potem przyszło kolejne zaskoczenie. Aleksandra Lipczak, autorka książki Ludzie z Placu Słońca. Jest to książka o Hiszpanii, o współczesnej Hiszpanii, zbiór reportaży na temat hiszpańskiej współczesności, na temat kryzysu przede wszystkim. To jest punkt wyjścia. Ten kryzys ekonomiczny, który eksplodował w 2008 roku i bardzo zmienił hiszpańską codzienną rzeczywistość. To jest książka o takim momencie, kiedy wali się świat. Chciałam pisać o hiszpańskiej współczesności. Poświęciłam sporo miejsca hiszpańskiej przeszłości, bez której się nie da teraźniejszości zrozumieć. I wydaje mi się, że te wątki historyczne jakoś bardzo mocno wybrzmiały w odbiorze w Polsce. Jest dużo podobieństw też między polską i hiszpańską historią. Wojna, dyktatura, oczywiście dyktatura o innym charakterze, innym nacechowaniu ideologicznym, ale podobnie długa. Później odzyskiwanie demokracji, transformacja, nierozwiązane konflikty z przeszłości, konflikty dotyczące transformacji. Tak naprawdę nie ma jednej Hiszpanii. Jest Hiszpania bardzo zróżnicowana kulturowo, społecznie, też etnicznie. Ten taki obraz Hiszpanii flamenco, byki,
Słońce to jest obraz ukuty w czasach, w latach 60., 70., kiedy Hiszpania w czasach Franco próbowała do siebie ściągnąć turystów. Poczułam, że chciałabym napisać o tym wszystkim książkę dopiero kiedy wróciłam do Polski po tych 5, prawie 6 latach. I wydaje mi się, że jakby ta odległość geograficzna, ten dystans fizyczny był mi potrzebny do tego, żeby jakoś to sobie wszystko uporządkować. Adam Robiński, lat 36, Warszawa. Autor książki Hajstr, krajobraz bocznych dróg. Ta książka jest o krajoznawstwie, o egzotyce w polskiej przyrodzie, o egzotyce znajdowanej tuż za progiem, o postaciach, które krajoznawstwo uprawiały i miejscach, do których docierały. Podróżowanie jest dla mnie ucieczką od codzienności, od takiego zrytualizowanego życia. Ja na co dzień zajmuję się 2 małych dzieci i to jest praca na pełen etat. Po godzinach staram się pisać, więc kiedy raz na jakiś czas uda mi się z domu wyrwać samemu, nie z dziećmi, traktuję to jako formę odpoczynku i fizycznego, i umysłowego, i mam wrażenie, że wracam trochę lepszym człowiekiem. Ta książka była napisana jedną nogą w terenie, drugą nogą w bibliotece. Podróż przez książki w bibliotece też jest bardzo, bardzo zajmującą, dygresyjną wędrówką. I te dygresje jakoś przeniknęły potem do samej spisanej opowieści. Na początku miałem dużo obaw, czy te ciągi skojarzeniowe, na które ja się odważam w tej książce, łącząc na przykład błędów z syberyjską Nową Ziemią albo województwo lubuskie z Księżycem, czy one będą zrozumiałe dla czytelnika, czy czytelnik będzie w stanie spojrzeć na ten świat moimi oczami. I chyba to jest najbardziej zaskakujące dla mnie, że ludzie są w stanie podążyć za tym trochę szalonym tokiem myślenia. Paweł Sołtys, autor książki Mikrotyki. To jest książka o pamięci. O tym, jak pamięć dziwacznie działa. To znaczy, nikt z nas nie pamięta swojego życia chronologicznie. Tak, że najpierw miałem 5 lat, potem 6, potem 9. Nie, to tak nie działa. To działa tak, że czasem trywialne i zwykłe jakieś zdarzenia nagle otwierają w umyśle jakiś czas przeszły. I te skoki są bardzo różne. Literatura ocala przeszłość, rzeczy zasłyszane w moim przypadku. Rzeczy widziane też, rzeczy, które już odeszły. I dla mnie ta kategoria na przykład jest ważna. To znaczy zapisywanie takich spraw, historii, ludzi, których już nikt inny nie może zapisać. Trzeba się pilnować, żeby nie popaść w wyliczanki. To jest w ogóle dzisiaj w literaturze dosyć popularne. To znaczy, że złapać czytelnika na pewnym sentymencie, na przykład do kapsli, do małych żołnierzyków albo do grania w gumę i wyliczanie tego w kółko, to mnie trochę nie interesuje. To ma dla mnie sens, jeśli to buduje pewien świat, w którym jest jednak jakaś historia do opowiedzenia. Siedzisz z kimś, pijesz piwo czy wódkę i nagle on ci opowiada jakąś wstrząsającą historię ze swojej młodości albo gdzieś tam zasłyszaną, albo zmyśloną. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, ma być tylko dobra. Koniec końców najważniejsi są ludzie, którzy chcą ci coś opowiedzieć. Marcin Wicher, autor książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Ona chyba zgodnie z tytułem jest to o przedmiotach, o rzeczach. O takich, które wyrzuciłem i takich, które zachowałem po śmierci mojej matki. Przedmioty to z grubsza jest to, co zostaje po ludziach. Przedmioty, które zgromadzili, które były dla nich ważne, które ich otaczały i które no, w jakimś stopniu jeszcze przez chwilę jakoś przenoszą pamięć o tych, którzy się nimi otaczali. Kiedy ludzie są ze sobą blisko, kiedy są rodziną, nawet małą, jak w tym wypadku, to tworzą jakiś swój język, jakieś swoje narzecze, w którym różne słowa znaczą coś niecałkiem zrozumiałego dla innych. I po śmierci rodziców miałem takie poczucie, że już nie mam z kim rozmawiać tym językiem. Kiedy przestałem słyszeć swoich rodziców, to próbowałem sobie przypomnieć, co było takiego charakterystycznego w sposobie, jaki oni mówili, trochę w sposobie, jaki mówili ich przyjaciele, ich pokolenia. Znaleźć jeszcze raz na chwilę ten ton, który brzmiał w tym, co oni opowiadali, co mówili.
no to takie trochę był list wrzucony w butelce. Znaczy, to była książka, która była o utracie, o samotnieniu i o właśnie końcu jakiegoś języka i też jakiegoś świata, jakiegoś pokolenia. I było dla mnie jakoś zaskakujące i niesłychanie też krzepiące, że okazało się, że tam różni ludzie w różnych miejscach ten list z butelki wyłuskali, wyciągnęli. Zapraszam nominowanych na scenę. Dodajmy. Tak, brawa. Zacznijmy tutaj. I proszę zająć miejsce centralne. Dodajmy, że jury piątkę nominowanych książek wybrało spośród książek 76, że tym razem nie ma żadnej powieści. Bardzo proszę do centrum. Że po raz pierwszy są reportaże, że w trzech edycjach jury przeczytało już 230 książek. Zwraca też uwagę, teraz dobrze widać, że w ubiegłym roku na scenie były 4 pisarki i 1 pisarz, no to teraz jest odwrotnie dokładnie. Zapraszam ponownie pana prezydenta Radosława Witkowskiego oraz przewodniczącego kapitułu profesora Jerzego Jarzębskiego. Bardzo prosimy tutaj. Wraz z panią Ritą Gombrowicz wręczą oni nominowanym pamiątkowe statuetki zaprojektowane przez Ryszarda Kajzera. Bardzo proszę. Pierwsi nominowani podczas pierwszej edycji ochrzcili te statuetki otwieraczami. Oczywiście można ich używać zgodnie z tą nazwą, ale chodzi oczywiście o to, że są to otwieracze serc czytelników oraz wrót historii, literatury. Bardzo proszę. Profesor Jarzębski, na razie komentarz do piątki nominowanych. Laudacja i ujawnienie werdyktu później. Proszę Państwa, oczywiście laureaci nominowani do nagrody sami się przedstawili, ale chciałbym powiedzieć coś, co będzie głosem czytelnika. Rzeczywiście było bardzo ciężko wybrać spośród tych 5 książek tę jedną najlepszą i trochę kłóciliśmy się i trochę się denerwowaliśmy, że nie możemy spełnić wszystkich naszych własnych postulatów tutaj. Jak można określić te książki? Zacznijmy alfabetycznie od pana Grzegorza Bogdała. Floryda jest bardzo, bardzo oryginalną książką, dlatego że ona zawiera pewne historie, które są historiami, jakby, które się same opowiadają. W jakimś sensie nie ma w niej autora obecnego, nie ma punktu widzenia autora, albo ten punkt widzenia po prostu gdzieś tam mieści się w narracji. Ale na przykład pierwsze opowiadanie, które jest opowiadaniem o takim człowieku, który
zgłosił się do dyrektora jakiejś instytucji rozrywkowej z propozycją, że będzie występował jako sobowtór Freddiego Mercury i opowiada swoją historię i właściwie okazuje się, że on wcale nie jest tak naprawdę sobowtórem Freddiego Mercury, którego pamiętamy, dlatego że no, oczywiście minęło sporo lat i on mówi tak wyglądałby Freddie Mercury, gdyby dożył do tych dni, prawda? Więc jest to taka hipoteza, gdyby Freddiego Mercury. Tak samo jemu się przydarza wiele różnych dramatycznych rzeczy w życiu, a w ogóle jest takim raczej nieudacznikiem, takim człowiekiem, który jest daleki od sukcesu życiowego, ale jednocześnie próbuje zagrać, próbuje być tym człowiekiem, który sukces osiągnął. No, pozostałe opowiadania również nie są opowiadaniami prostymi o ludziach nieskomplikowanych. To są opowieści, które swoją komplikację niosą ze sobą i są no, niezwykle oryginalne. Także to było dla nas, dla członków jury, dużym odkryciem ta książka, ponieważ wielu z nas jej nie znało wcześniej. Druga książka to książka Agnieszki Lipczak. Ta książka o ludziach z Placu Słońca. To bardzo niezwykły reportaż, dlatego że to jest reportaż o Hiszpanii, która się raptownie zmieniła. Bo pamiętajmy, że jakby w momencie początku tych wydarzeń, które leżą w horyzoncie tego, co Agnieszka Lipczak tam opowiada, jest dyktatura generała Franco, dyktatura niezwykle konserwatywna, w której no, ten kraj był skrępowany taką bardzo, bardzo ostrą jakby cenzurą obyczajową, cenzurą polityczną, cenzurą ekonomiczną i nie rozwijał się tak, jak rozwijała się cała zachodnia Europa wówczas. I tu nagle dyktator odchodzi i wkracza wolność. I ta wolność jest jakimś niesamowitym przeżyciem Hiszpanów. To jest wolność erotyczna, to jest wolność obyczajowa, to jest wolność właśnie ekonomiczna również. Oni zaczynają robić jakieś szalone interesy, jakieś szalone inwestycje. Tam są bardzo interesujący ludzie, ci których przedstawia Agnieszka Lipczak. To są ludzie, którzy czasami całkowicie się zmieniają, ewoluują, są takim obiektem metamorfozy, ale jednocześnie okazuje się, że to uwolnienie, choć przynosi niezwykłe efekty w dziedzinie artystycznej na przykład, jest bardzo ryzykownym doświadczeniem. To znaczy, te wspaniałe interesy w pewnym momencie upadają, kończą się. Tam jest taki niesamowity obraz wielkiego osiedla, gigantycznego osiedla, który jeden z tych nowych przedsiębiorców zbudował w szczerym polu, licząc na to, że zrobi na tym wielkie pieniądze. Tymczasem nie zrobił tych pieniędzy i ta ruina tego osiedla gdzieś w takim pustkowiu się znajduje. No, rzeczywiście bardzo dużo w tych doświadczeniach Hiszpanów z taką świeżo uzyskaną wolnością jest podobne do doświadczeń polskich. I to jest zresztą teza, którą sama autorka wypowiedziała tutaj na tej sali. Teraz Adam Robiński, Hajstry. To jest książka, która należy do takiego bardzo modnego ostatnio kierunku w prozie, który polega na tym, że opisuje się naturę. Opisuje się naturę taką, jaka ona jest naprawdę, nie przepuszczoną przez kulturowe czy techniczne jakieś konteksty. I to jest
no jakby takie poszukiwanie korzeni biologicznych ludzkości, poszukiwanie tego, co jest jeszcze autentyczne. Ja pamiętam, jako jeszcze bardzo młody chłopiec, poniżej 20, oglądałem w telewizji taki niesamowity film o naturze, dzikiej naturze w Londynie. Okazało się, że tam na przykład jedzie metro, tam metro jeździ, duża ilość linii jest linia. To są linie, które przebiegają w dużej części na wierzchu, nie pod ziemią. I to jest taki wykop, prawda? Tam jeździ co chwila metro, a jednocześnie jest nora, w której siedzi lisica i wychowuje swoje małe liski, prawda? I one wyglądają przez te dziurę w ziemi, prawda? Albo ptak, który wije gniazdo na gazonie, który stoi na środku niezwykle ruchliwej ulicy dla pieszych takiej, gdzie no właściwie nie ma się gdzie ukryć, ale ona jednak buduje jakąś tam intymność. No, można powiedzieć, że autor tej książki uzyskał jeszcze jeden efekt, którego inni jego powiedzmy towarzysze w tym gatunku nie osiągnęli. Mianowicie on opisał nie tylko naszą dzisiejszą próbę dotarcia do tej egzotyki, bliskiej egzotyki, tej egzotyki, która gdzieś jest nie na wyciągnięcie ręki, ale on również opisał ludzi, którzy po raz pierwszy tę egzotykę odkrywali. Także to jest jednocześnie książka historyczna o ludziach, którzy byli pionierami takiego odkrycia bliskiej przyrody. Również bardzo oryginalna dzięki temu książka. Ja się staram utrzymać ortodoksyjnie alfabetyczny porządek. Pan Paweł Sołtys napisał książkę Mikrotyki, która jest złożona z opowiadań, z takich krótkich opowiadań, których akcja jest umieszczona w Warszawie. Oczywiście ten typ literatury ma swoich poprzedników. Tutaj wiele takich klasyków tej literatury o Warszawie i o ludziach mieszkających w Warszawie istnieje. Tutaj oczywiście głównym takim prekursorem jest Marek Nowakowski. Trochę Marek Chłasko, ale Chłasko mniej, bo on gdzie indziej umieszcza zwykle akcje. Ale też i Andrzej Stasiuk jako autor książki o Grochowie. Są też takie miejsca literackie i teraz w te miejsca literackie wchodzi Paweł Sołtys i szuka w nich ludzi, bo sztuka tej opowieści nie polega na tym, żeby opisywać jakieś krajobrazy, ale na tym, żeby wyszukać w nich jakieś bardzo często ciekawe i niebanalne historie ludzkie. I te portrety ludzi są niekiedy bardzo, bardzo przejmujące i niezwykłe. No i wreszcie ostatni alfabetycznie przedstawianych Marcin Wicha. Autor książki bardzo niezwykły. Ja właściwie nie wiem, czy można powiedzieć, że ta książka nie jest powieścią. Ona również jest powieścią, dlatego że stanowi pewną bardzo, bardzo konsekwentnie stworzoną całość. A ta całość polega na tym, że Marcin Wicha szuka najpierw tych pozostałości, prawda, po świecie swoich rodziców, głównie matki, a następnie buduje z tych przeżyć kontaktu z tymi pozostałościami, próbuje budować jakąś narrację. I ta narracja właśnie w swojej całościowości, takiej próbie ogarnięcia wszystkiego jest ważna, dlatego że narracja ta bierze pod uwagę z jednej strony przedmioty, ale nie tylko przedmioty, bo również teksty. Te przedmioty to są często książki,
Oczywiście książki mają swoją materialność, ale też mają swoją tekstowość, więc autor wchodzi w te teksty, odbija się w tych tekstach, szuka odbić rodziców, które w tych tekstach są do odnalezienia i jednocześnie szuka tego, co najważniejsze w tych tekstach, a mianowicie ich takiej funkcji obronnej, funkcji tworzenia takiej swoistej, ja bym to nazwał nawet fortecą, która służy do tego, żeby się uchronić przed agresją zewnętrzności. Ta zewnętrzność w ciągu tych zdarzeń historycznych, które opisuje Marcin Wicha, jest bardzo agresywna. To są czasy wojny, to są czasy komunizmu. Szczególnie można powiedzieć, że to jest takie przeżycie inteligencji polskiej. I to jest książka z jednej strony o konkretnych ludziach z rodziny autora, a z drugiej strony o losach inteligencji gdzieś tak w połowie wieku, prawda, w połowie XX wieku i trochę później. Szczególnie dlatego, że to jest inteligencja żydowska, z żydowskimi korzeniami. Nie było bezpiecznie być Żydem w Polsce w wielu rozmaitych momentach historycznych, więc ten wątek żydowski wychodzi na wierzch, ale skromnie jest ocenzurowany, jest może nie tyle ocenzurowany, ile zaszyfrowany. Tam jest pewien szyfr, który musimy się nauczyć odbierać, pewne wydarzenia i pewne znaki, których na początku możemy nie rozumieć, szczególnie jeżeli chodzi o czytelników, którzy są młodsi nieco, mogą ich nie pamiętać, mogą takie hasło jak Dworzec Gdański mówić coś Żydom, którzy byli wygnani w 1968 roku z Polski, ale niekoniecznie współcześnie młodym ludziom. No więc tak wygląda w moich oczach w najkrótszej wersji, takiej najbardziej elementarnej, ta grupa książek. Każda z nich ma swój temat i swoją wielkość, prawda, swoją jakość. To jest bardzo wyrównana stawka. No ale oczywiście musieliśmy kogoś wybrać. Więc... Panie profesorze, to może... Zanim ujawnimy... Zanim ujawnimy, co z tej piątki, kto z tej piątki został wybrany, to doprosimy do kompanii na scenę całą kapitułę nagrody. Bardzo prosimy i prosimy, żeby Państwo... jakby zamknęli kompozycję z tamtej strony swoją obecnością i poprosimy przedstawicielkę mecenasa, panią Agnieszkę Krzyżanowską do nas również. I teraz pana profesora Jerzego Jarzębskiego poprosimy o ujawnienie laureata i o wygłoszenie laudacji. Proszę Państwa, jury wybrało w końcu książkę Marcina Wichy, Rzeczy, których nie wyrzucę. Nagrodę wręczają profesor Jerzy Jarzębski, przedstawicielka mecenasa, pani Agnieszka Krzyżanowska i prezydent Radomia Radosław Witkowski. Laureat dostaje czek oraz lornetkę, jak co roku. Lornetka jest symbolem gombrowiczowskiego podglądactwa, ale także uważności wobec świata. Można też patrzeć na nią, na ludzi, odwrotnie wtedy się pomniejszają. Thank you.
oczekiwana laudacja. Proszę Państwa, ja jestem w dość dziwnej sytuacji, dlatego że tę laudację musiałem napisać w ciągu ostatniej pół godziny, więc ja jej nawet nie zdążyłem poprawić. Także bądźcie jakoś, ja nie wiem, miejcie litość na pewno w razie czego. Jury Nagrody za debiut prozatorski imienia Witolda Gombrowicza przyznało trzecią już nagrodę panu Marianowi Wisze za książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Ta niezwykła książka jest próbą przepracowania żałoby po matce autora bohatera. Najpierw jest po prostu sporządzeniem inwentarza rzeczy, jakie matka mu pozostawiła. Wokół rzeczy rozwija się repertuar sytuacji, które autor sobie przypomina i które rekonstruuje. Ten repertuar ulega bogaceniu w miarę jak komplikuje się zbiór historii, które się w książce opowiada. Proste sytuacje rozbudowują się, stają punktem wyjścia dłuższych opowieści. Zdarzenia rozwijają się w fabuły. Zatem książki są zrazu opowieściami o malutku, na które bohater z matką polują w księgarni, ale potem rozwijają się w narracje powieściowe, no takie jak na przykład narracja Emmy, Jane Austen. Stają lustrem dla czytelników i źródłem ważnych życiowych doświadczeń połączonych ściśle z doświadczeniami życia. Te doświadczenia szukają sobie odbicia w postaciach literackich i wiążących je idiosynkratycznych często relacjach z rzeczywistością tworzoną rzeczywistością tworzącą otoczenie autora bohatera. On sam coraz lepiej pojmuje, że jego mieszkaniem staje się język, na przykład wspaniały, indywidualnie ukształtowany język jego rodziców, który nie znosi pustosłowia i frazesu. Równocześnie jest także swoiście skonstruowany i ozdobny. Stanowi bowiem nie tylko miejsce, swoistą fortecę, w której jego rodzice potrafią stawić czoła sytuacjom, których nie szczędzi historia drugiej połowy XX wieku. Te starcia języka z rzeczywistością naprowadzają czytelnika na wniosek, że edukacja, jakiej dostarczają bohaterowi, autorowi rodzice, jest po prostu wianem, jakie wynosi z wychowania odbieranego w środowisku inteligenckim tamtych czasów. Dodajmy jeszcze środowiskiem inteligencji polsko-żydowskiej. Wątek żydowski, tak brzemienny w tragiczne skutki, zostaje w książce ukryty, jak to często bywało w ciężko doświadczonych przez swe pochodzenie ludzi należących do wojennego i powojennego pokolenia. W tej książce jest zresztą wiele wątków ukrytych lub zaszyfrowanych, tak jak to się działo w historiach rodzinnych i osobistych tamtych czasów. Jednocześnie czytelnik uczy się pojmować, skąd bohaterowie Wichy biorą siłę przetrwania. Historia opowiadana przez Wichę jest najpierw historią jego rodziców, zbiorem anegdot opowiadanych przez jego matkę, ale matka staje się starzeje się, zapomina, traci umysłową sprawność. Wtedy opowieść o historii rodziny przechodzi na syna i staje się jego historią. Odbywa się proces przekazywania doświadczeń i w ten sposób przemawia do nas ta mądra książka. Tyle. To poprosimy teraz o słowo laureata. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, a szczególnie Marcie za podwózkę. A teraz chciałem powiedzieć coś zupełnie nie na temat. Mianowicie spacerowaliśmy wczoraj po Radomiu, była sobota, miasto wyglądało przepięknie. Wszyscy mieli wolne i świętowali i były tłumy wszędzie. I ja jakoś nie mogłem przestać myśleć o tym, że gdyby świat był trochę mniej przerażającym miejscem, to właśnie dzisiaj 1/3 mieszkańców Radomia świętowałaby Nowy Rok. Bo dzisiaj jest żydowski Nowy Rok. W zasadzie już się kończy ten dzień, ale ja jestem bardzo daleko od religii i tradycji i nie wiem, czy można ludziom, których już nie ma, składać życzenia noworoczne, ale pomyślałem, że
chciałbym, żeby wszyscy, którym ta strata jest nieobojętna, którzy ją czują i którzy w ogóle czują jakąś stratę, którzy są, jak napisał, jak powiedział przed chwilą Grzegorz, poharatani tym czy tamtym, którym czegoś brakuje, którzy czują, że w świecie czegoś zabrakło i że on jest niekompletny, chciałbym, żeby wszystkim życzyć dobrego i słodkiego roku. 5700 któregoś tam. Dziękuję. Pora na gratulacje ze strony Kapituły i zarazem 3 minuty dla fotoreporterów. Kapitułę prosimy do nominowanych oraz laureata. Można coś ciepłego na ucho powiedzieć. Sprawdziłem w scenariuszu, ale wszystko się zgadza. To był ostatni element pierwszej części naszego wieczoru. Gratulujemy jeszcze raz nominowanym i laureatowi. Bardzo dziękuję Państwu za udział w tej części. Teraz ogłaszam 10 minut przerwy i będzie część druga. Pauza. Zaśpiewam teraz do wiersza Wojciecha Młynarskiego kompozycję mało znanej kompozytorki Hanny Banaszak. A człowiek to możliwość.
same są świty i zmierzchy. Błękitny czas przyszły i przeszły. I wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Powietrze to ziemi żywość, a człowiek to możliwość. Stoję na tobie, ziemio, przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka twórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Mm-hmm.